Dzień dobry, Fundacja Sańczyka. Zapraszam na wywiad z panem przewodniczącym Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki Borek-Wołęcki. Jak ocenia pan funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Jakie są problemy? Jak się je rozwiązuje? Czy są jakieś charakterystyczne problemy dla Krakowa? Dziękuję. Jak oceniam? Oceniam generalnie pozytywnie, ponieważ położenie dzielnicy w strukturze organizacyjnej miasta jest takie, że my jesteśmy najbliżej mieszkańców. I wiadomo, że wobec nich odpowiadamy za wszelkie bolączki i niedogodności dnia dzisiejszego, na które my tu na naszym terenie mamy wpływ, to znaczy te sprawy przyziemne, drobne, które ludziom uprzykrzają życie. My na to mamy odpowiednie środki, no z tym, że cała procedura podejmowania zadań jest mocno rozwiązana, rozciągnięta w czasie i wiadomo, że po drodze występują różnego rodzaju przeszkody i formalne, i techniczne dla właściwego spożytkowania środków i borykamy się z tą nadmiernie rozdętą biurokracją oraz procedurami. W tej kadencji nastąpiła pewna zmiana w dokonywaniu rozdziału i dyspozycji środków. Mamy przed rokiem został, czy półtorej roku temu został do nas nałożony pierwszy kaganiec, który powoduje, że środki muszą być rozdzielane według właściwej proporcji ustalonej wspólnie przez prezydenta i skarbnika miasta Krakowa na środki inwestycyjne 35% i środki bieżące. Wiadomo, że spożytkowanie środków inwestycyjnych wiąże się z odpowiednią procedurą polegającą na opracowaniu koncepcji, projektu i dalszego pozyskania dokumentów formalno-prawnych, no i realizacji danej inwestycji. To rozciąga w czasie dość mocno proces uzyskiwania efektu. Natomiast w zakresie środków bieżących proces jest łatwiejszy, ponieważ no, środki są przydzielane w odpowiedniej wysokości i Rada decyduje o ich spożytkowaniu w postaci uchwały o liście rankingowej zadań powierzonych. Tu procedura jest łatwiejsza, bo nie wymaga to tej fazy projektowej bardziej koncepcyjnej, tylko to są rzeczy remontowe, które należy usunąć jak najszybciej, wykonać jak najszybciej. Generalnie rzecz biorąc, ponieważ mam praktykę od 20 lat ponad w samorządzie, oczywiście z przerwami, więc muszę powiedzieć, że na przestrzeni tych 20 lat z okładem no, nastąpił wyraźnie postęp, jeśli chodzi o infrastrukturę dzielnicy w zakresie dróg, zieleni, urządzeń komunalnych, w sensie mówię o infrastrukturze kanalizacyjnej, wodociągowej, no i komunikacyjnej. W tym zakresie wiadomo, że zmienia się bardzo oblicze tego naszego małego Krakowa leżącego w obrębie naszej dzielnicy. Nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że jedna z najmniejszych dzielnic Krakowa, mianowicie dzielnica 9, jest beneficjentem przemian związanych właśnie z finansowaniem samorządowym. Ponieważ 20 lat temu, jak rozpoczął się proces tworzenia dzielnic, no, była to peryferyjna dzielnica Krakowa. W tej chwili, po tym okresie, muszę stwierdzić, że nasza dzielnica no, staje się dzielnicą wielkomiejską, zachowując pewne elementy
związane z położeniem w pewnej odległości od centrum. W tym takim dobrym słowa znaczeniu, ponieważ dzięki Bogu posiadamy duże obszary zieleni. Po likwidowanych zakładach powstały wielkie centra handlowe, które dają wpływy do budżetu, nie? Z podatków, natomiast z drugiej strony ściągają duży ruch ludności, w związku z powyższym problemy z ich funkcjonowaniem nakładają się na problemy komunikacyjne, ponieważ trzeba dbać o główną infrastrukturę drogową, żeby obszar był dostępny i jakoś rozprowadzić ten ruch generowany przez wielkie centra handlowe. Generalnie muszę powiedzieć, że jest to moje miejsce na ziemi i uważam naszą dzielnicę za jedną z ładniejszych w Krakowie i właściwie wykorzystującą swoje walory jako miejsce przyjazne do życia. Natomiast generalnie z niepokojem obserwuję rozwój budownictwa wielkomiejskiego, który objawia się w postaci zagospodarowywania tych jeszcze nie obsadzonych enklaw w postaci dogęszczania infrastrukturą blokową. To się obserwuje na przestrzeni lat, że po prostu przez pewien czas zarówno prawo budowlane do tej pory dopuszcza, że jeżeli ktoś ma zamiar inwestować w budownictwo wielkomieszkaniowe, to władze i prawo nie pozwalają mu praktycznie na wszystko. Zmuszone są władze udzielić pozwolenia na budowę, zarówno WZ, jak i pozwolenia na budowę bez partycypacji w rozwoju infrastruktury drogowej. I to jest zasadniczy błąd, ponieważ później wszystkie niedogodności związane z dogęszczaniem zabudowy spadają na gminę Kraków. Co dalej? Po wprowadzeniu w ostatnich 2 latach intensywnego opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na samym początku procesu upatrywaliśmy, że jest to remedium na zahamowanie tej takiej bezwładnej, intensywnej zabudowy. No, ale jak na razie nie sprawdza się to w 100%. Owszem, plany miejscowe zabezpieczają pewne elementy infrastruktury potrzebnej do życia, ale nie zabezpieczają przed niewłaściwymi decyzjami budowlanymi. Co dalej? To tyle, jeśli bym miał odpowiedzieć na pytanie. Potem tam jest w kolejności... Tak, dziękuję. Czy partie polityczne mają wpływ na funkcjonowanie dzielnic w Krakowie? Powiem, że nie. Krótko powiem, że nie, bo nikt nikomu nie zagląda do portfela, jaką ma legitymację. Tu chodzi o to, żeby właściwie widzieć i oceniać potrzeby mieszkańców i starać się słyszeć ich głos. I kto do czego należy, to jest zupełnie nieistotne. Ważne jest to, jaki jest jego pogląd na tą małą ojczyznę, jaką jest dzielnica, czy ona się rozwija, czy się rozwija we właściwym kierunku i czy wszystkie potrzeby są właściwie dostrzegane w swojej skali ważności. Dziękuję. Co by Pan zmienił, aby dzielnice w Krakowie funkcjonowały lepiej? Co bym zmienił? To trudno powiedzieć. Dzielnice w Krakowie funkcjonują na tej zasadzie, że jakość funkcjonowania jest związana z jakością radnych, z ich właściwym doborem. Powinni to być z reguły patrioci lokalni, żeby właściwie oceniali potrzeby mieszkańców i całej dzielnicy, wznieść się poza
partykularny interes związany tylko z okręgiem wyborczym, bo to często widać takie skłonności, że radny walczy jak lew tylko po to, żeby w jego okręgu było jak najwięcej inwestycji realizowanych przez radę. A tu trzeba patrzeć bardziej na teren całej dzielnicy, a nie tylko swojego zaścianka, jakim jest okręg wyborczy. I właściwie oceniać proporcje. Dziękuję. Teraz przejdziemy do części dotyczącej konkretnie już dzielnicy 9. Jak ocenia Pan funkcjonowanie swojej rady dzielnicy i co można by poprawić właśnie w samej radzie? Nigdy nic nie działa idealnie. Zawsze są pewne mankamenty, zawsze jest, powiedzmy, można by było coś poprawić. Generalnie rzecz biorąc, to jest kwestia właśnie, o której wspomniałem, właściwe spojrzenie we właściwej proporcji na poszczególne części dzielnicy. Tak się zdarza, że nasza dzielnica składa się tak jakby z trzech odrębnej części. Pierwszymi są łagiewniki, tu powiem, bo one tak występują w nazwie. Drugie to jest Borek Fałęcki, druga część nazwy dzielnicy. No i trzecie to jest ten, tak jakby powiedzieć, łagiewniki, ale w postaci osiedla Cegielniana. Każda z tych części dzielnicy to jest 5 tysięcy i więcej zamieszkałych mieszkańców. Każda ma swoje charakterystyczne cechy, jak na przykład łagiewniki stare położone na wschód od ulicy Zakopiańskiej. No to jest głównie zabudowa jednorodzinna i sanktuaryjna, tak? Natomiast no, oblicze to się zmienia. Wchodzi zabudowa wielorodzinna, zwłaszcza na terenach poprzemysłowych, w postaci tam, gdzie jest likwidowana cegielnia. I to będzie rzutować zasadniczo na problemy komunikacyjne właśnie tej starszej części. My od lat domagamy się rozwiązania tego problemu w postaci strategicznego wyznaczenia terenu dla właściwego skomunikowania tych elementów zabudowy wielkorodzinnej powstającej na terenach cegielni likwidowanej. No jak na razie nie mamy wielkich rezultatów w tym względzie. Radni miejscy, Rada Miasta nie bardzo chce widzieć, że jest to problem dla tego terenu. Czy chce, czy może nie dostrzega, a wiemy, że ten problem będzie się nasilał. Nie? Jak na razie w tym zakresie nie mamy większych rezultatów. Drugim domagamy się w postaci wyznaczenia w planach miejscowych odpowiednich terenów pod budowę połączeń komunikacyjnych. No, jak na razie nie znalazło to odzwierciedlenia. To samo się dzieje na terenie Borku, który w swojej starej, zasadniczej części też jest zabudowany zabudową jednorodzinną, niską, sprzed kilkudziesięciu lat i cały układ dogęszczaną przez kolejno stawiane bloki w każdym możliwym miejscu. Muszę powiedzieć, że bloki te, wiadomo, zrzucają ruch, generują ruch i zrzucają go na uliczki, które powstały w początkach ubiegłego wieku i to jest problem. Nowe inwestycje, duże inwestycje w dróg krajowych, ta ulica Zakopiańska, no w jakiś sposób tam poprawiły warunki podróżowania zarówno w zakresie komunikacji indywidualnej, jak i zbiorowej. Tym niemniej brakuje nam obwodnic typu obwodowego, gdzie na obrzeżach naszej dzielnicy powstały duże osiedla mieszkaniowe w postaci
Polany Żywieckiej, która powoduje, że istnieje konieczność przemieszczania się między ulic międzydzielnicowego, to znaczy między dzielnicą 8, między ulicą 9, ponieważ tu mamy te centra handlowe, więc one naturalnie generują przepływ ludności w trakcie dnia. Obwodnice, jak na razie, słynna trasa łagiewnicka, która już powinna być w zasadzie budowana ze względów sytuacji gospodarczej, wiadomo, ulega opóźnieniu i w najbliższej przewidywanej przyszłości ona nieprędko będzie realizowana. A od realizacji do uzyskania efektów też jeszcze musi minąć jakiś czas. Druga strona to jest strona południowej granicy naszej dzielnicy, czyli ulice położone takie jak ulica Zawiła, ulica Jugowicka, które stanowią fragment drogi krajowej. No niestety położenie ich pośród tej zabudowy generuje odpowiednie efekty. Mianowicie są to trasy wąskie, wymagające poszerzenia, położone źle geograficznie, w sensie takim, że skrzyżowanie na Górze Borkowskiej mimo przebudowy przed 10 czy 12 laty, ono już dawno przekroczyło swoją pojemność. Inwestycje typu wielkich wiaduktów czy tuneli podziemnych, wiadomo, niemożliwe są do zrealizowania w najbliższej przyszłości. A to wszystko nakłada się na kłopoty typu komunikacyjnego w komunikacji publicznej. Wiadomo, że ruch kierunek południowy to jest jeden z głównych kierunków komunikacyjnych miasta, bo to jest zarówno przede wszystkim ulica Zakopiańska, to jest teren dojazdów do głównego dojazdu do obszarów na południe od Krakowa, czy w kierunku Zakopanego, wiadomo, jak to wszystko wygląda. W sezonie letnim to i zimowym to ulica Zakopiańska jest przeciążona ponad miarę. Mhm. Dziękuję. Jak ocenia Pan funkcjonowanie komisji w dzielnicy? Tych w ogóle komisji i tych, w których Pan pracuje? No, ja pracuję praktycznie być może we wszystkich komisjach z racji pełnionej funkcji. No różnie to bywa. Są komisje, które pracują lepiej, są komisje, które pracują gorzej, część uprawnień komisji zachodzi na siebie. My mamy swoją taką strukturę, że bardziej premiujemy komisję infrastruktury, dlatego że, tak jak powiedziałem już wcześniej, brakuje nam infrastruktury, głównej infrastruktury komunikacyjnej. I dlatego w ten sposób pojmuję wagę Komisji Infrastruktury. Nie? Komisja komunalna raczej zajmuje się utrzymywaniem stanu materii na dotychczasowym poziomie, natomiast mnie bardziej interesuje spojrzenie w przyszłość, żeby móc określić kierunki rozwoju. Dziękuję. Jak ocenia Pan pracę radnych w dzielnicy? Praca radnych, no są radni tak jak w społeczeństwie, i lepsi, i gorsi. Nie mnie oceniać ich przydatność w tej strukturze. No, zdarza się, że część radnych, no tak jakby źle pojmuje funkcje, do których zostali powołani. Traktuje mandat radnego, no, dość indywidualnie.
Nie zawsze można się z tym zgodzić. Rozumiem, dziękuję. Jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców w życie dzielnicy? No muszę powiedzieć, że zaangażowanie mieszkańców, ja bym powiedział, wzrasta poziom roszczeniowości mieszkańców w stosunku do gminy. Mają swoje problemy, część problemów jest słusznych, które można rozwiązać na drodze dyskusji i właściwego poszanowania stron, ale bywają też i drażliwe sytuacje, kiedy mieszkańcy na siłę usiłują Radzie narzucić swój pogląd na widzenie świata. No. Wiadomo, że właściwą sytuacją do rozwiązywania problemów powinno być poszanowanie zdania każdej ze stron i usiłowanie wypracowania kompromisu. Nie zawsze to jest możliwe, często bierze przewagę, biorą reakcje emocjonalne związane z daną sytuacją w danym określonym miejscu i w określonym czasie. Trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby uzyskać jakiś kompromis. Dziękuję. A jak Pana zdaniem przebiega współpraca dzielnicy z Radą Miasta? Muszę powiedzieć, że nie widzę tu jakichś większych problemów. No wiadomo, że naszym zadaniem jest też przekonanie radnych miejskich do odpowiedniego pojmowania i przejmowania się naszymi lokalnymi problemami. Nie zawsze obraz świata widziany z Placu Wszystkich Świętych musi się pokrywać z obrazem świata na przykład z perspektywy ulicy Żywieckiej. Niemniej musimy ze sobą rozmawiać i radni miejscy też powinni bardziej przychylać się na problemy naszej lokalnej tutaj społeczności. Dziękuję. A jak Pana zdaniem przebiega współpraca dzielnicy z Urzędem Miasta Krakowa? Analogicznie, no, staramy się jak najbardziej trafiać pod właściwe adresy ze swoimi postulatami, ze swoimi marzeniami, z oczekiwaniami mieszkańców. No, typowym przykładem, na którym nie bardzo układa się współpraca, to jest kwestia dokonań w zakresie komunikacji. Jeszcze rok temu uważałem, że komunikacja w mieście Krakowie jest najlepsza w kraju i jedna z lepszych w Europie. Natomiast po słynnej dacie 17 listopada ubiegłego roku stwierdzam, że ta komunikacja publiczna w Krakowie upadła na głowę. Po prostu ktoś nie przewidział następstw tego, co robi. Owszem, ja się zgadzam, że w międzyczasie nastąpiło wybudowanie wielkich osiedli mieszkaniowych w naszym pobliżu. Chodzi tu głównie o dzielnicę 8, o słynne osiedle Ruczaj, gdzie zainwestowano w piękną trasę i drogową, i tramwajową. Zwłaszcza, że tam znajdują się budynki zarówno Uniwersytetu, jak i innych firm, które zatrudniają pracowników. Natomiast dokonana radykalna zmiana w postaci remarszrutyzacji spowodowała, że tamto osiedle, owszem, wiadomo, kilkudziesięciotysięczne, zabrało z naszego terenu właściwe połączenia komunikacyjne
w kierunku południowym, które znakomicie funkcjonowało. Podłożem tych zmian były, wiadomo, sprawy ekonomiczne, ponieważ budżet miasta pokrywał coraz większe dotacje do transportu publicznego. Tylko w moim przekonaniu wyrażam zdanie, które dzisiaj na spotkaniu z dyrektorem Marcinko przedstawiłem, że zatracono w tym ideę służebności komunikacji, sieci komunikacyjnej w stosunku do mieszkańców. Skupiono się tylko i wyłącznie na kwestiach rozkładowych i ekonomicznych. A ja sobie zadaję pytanie, do czego? Czy komunikacja publiczna winna służyć mieszkańcom, czy mieszkańcy komunikacji publicznej? I to jest pytanie. Dziękuję bardzo. Czy Pana zdaniem partie polityczne mają wpływ w Pana konkretnej dzielnicy, w dzielnicy 9? W mojej konkretnej dzielnicy nie mają wpływu. Ja powiem tak, będę rozmawiał z każdym, byle to było dobre dla dzielnicy. Dobrze, dziękuję bardzo. Co Pana zdaniem dzieje się teraz ważnego w dzielnicy? Jakie są najważniejsze działania, najpilniejsze potrzeby, problemy? No dzisiaj rozwiązywaliśmy dwa pilne zadania. Pierwszym tematem to jest sprawa ulicy Zdunów, to znaczy budowa kolektora kanalizacyjnego, który od wielu lat jest procedowany. W tym roku kończyło się pozwolenie na budowę i dlatego wziąłem sobie na tapetę, żeby tą sprawę pchnąć do przodu. Mianowicie, żeby wybudować tą kanalizację i to na tej zasadzie, żeby od razu po budowie kanalizacji wykonać przebudowę ulicy na tym brakującym odcinku. Bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wkopie w ziemię rurę, po czym zasypie ją, tłucznie, utwardzi i zostawi na długie, długie miesiące i lata. Ja uważam, że takie sprawy, wiadomo, pociągają za sobą czasowy paraliż komunikacyjny na terenie dzielnicy, bo to jest jedna z głównych ulic systemu obwodowego, międzydzielnicowego. I dlatego podjąłem działania wszelkimi dostępnymi środkami, żeby zainteresować ZIKiT jako zarządcy drogi do tego, żeby przeprowadzić odpowiednie zadanie inwestycyjne. No niestety stało się tak, że ZIKiT w ogóle nie miał tematu w obrębie swojego zainteresowania. Nie miał zadania, w związku z powyższym wyglądało na to, że sprawa po wybudowaniu kanalizacji będzie się ciągnąć długie lata. Więc ja jako przewodniczący i cały zarząd zabiegaliśmy o to, żeby to zadanie w jakimś sensie połączyć, żeby dogadać się ze wszystkimi stronami procesu, mianowicie MPWiK, ZIKiT-em, zakładem gazowniczym, jak i deweloperami, którzy korzystają z tej ulicy, żeby wspólnie wypracować montaż finansowy tego zadania, tak żeby na drugi rok uzyskać już gotową ulicę o określonych parametrach, a nie tymczasowy kawałek asfaltu nawet położonego na nieutwardzonej ziemi i za chwilę robienia drugi raz tego samego w postaci przebudowy drugi.